Jade namierzyła jakichś gości nazywanych wybawcami. Podobno mają sposób na transportowanie ludzi do Sektora Zero. Muszę ich znaleźć i rozpytać o kontakt Jade, niejakiego Cenka. Cóż, tak. Rozmawiałem z nią, gdy przewróciłem komunikację radiową. Powinieneś się z nią skontaktować, gdy dotrzesz na miejsce. Tak, to dobry pomysł. Dzięki, Brecken. Uważaj na siebie.
Fallon, to ja. Jestem nieopodal kawiarenki. Powinienem o czymś wiedzieć? Nie zamawiaj latte. Zwykle przypalają mleko.
Mam twoją torbę. Gdzie jest aparat? Mój Boże, jesteś niesamowity. Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na moście Niesławy. Nie to chciałem usłyszeć. Słyszałem jakiś ten... Oj!
Nie! Ślad! Co się stało? Jak ważne są te zdjęcia? Ludzie mogą nie chcieć wierzyć słowom, ale zdjęcia każdego przekonają. Nie wątpię w to. Udało ci się. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Jak się nazywasz? Ludzie muszą o tobie usłyszeć. To jak się nazywam nie ma znaczenia, bo i tak się stąd nie wydostaniesz. Nikt się nie wydostanie. Ale dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś swoim życiem? Pomyślałem sobie, że udowodnisz mi, że się myliłem. Powodzenia, Fallon. Dzięki. No i wzajemnie.
Ciągniecie pod góry. Thank you.
wszystkie za pomoc i posłuchaj. Co tu robisz? Kopię robaki, żeby iść na ryby oczywiście. A co tu jeszcze jest? Ha, chcesz listę? Nie, chcę iść na ryby. Jestem Omar Boss. Jeśli zaprowadzisz mnie na moje sekretne łowisko, dam ci w nagrodę coś, co dla mnie jest bezużyteczne, ale dla ciebie wspaniałe. Zgoda. Stoi. Ruszajmy. Dobrze. Muszę tylko zabrać mój sprzęt wędkarski. Po pierwsze kołowrotek. Mam to Bungę Mark 12, Supercaster. Zgadnij, ile za niego dałem? Mam to gdzieś. Źle. 275 dolców. Cena katalogowa to 649. Używany, ale za to cena była przyzwoita. Całkowitemu rozpadowi sił porządkowych mogę go odzyskać bez spłaty. Ale mam fuksa, nie? Omar, pośpiesz się. Dobra. Teraz potrzebuję wędki. Wędkujesz? Nie. Wędkowanie uspokaja ducha. I możesz zdobyć obiad.
Moja wędka to Seabeam z włókna węglowego. Flex Master 2. Nie pytałeś, ale wiem, żeś ciekaw. Teraz jest jakimś potworem, więc już jej nie potrzebuję. Wygląda na to, że całkiem nieźle wychodzisz na tej epidemii. Jestem człowiek pragmatyczny, jak ryba w morzu. Nic nie jest całkiem złe, prócz komarów. Widywałem to już wcześniej. Dużo żyga. On jest bardzo duży, ale może to będzie... Jak zginę? Nie będę mógł łowić! Pomocy! Z wami policja!